Witaj, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Jeżeli tak jak ja chciałbyś poznać, czym jest czysta nienawiść, to zapraszam do obejrzenia tego materiału z gry Hatred od polskiego studia Destructive Creations. To najbardziej brutalna gra zręcznościowa, jaka kiedykolwiek powstała. Wywołała ona niesamowitą burzę w branży gier komputerowych oraz we wszystkich mediach, które zajęły się tą grą. Dlatego też warto ją poznać, żeby mieć chociażby wyrobioną opinię. Jeżeli jesteś osobą wrażliwą, jeżeli nie lubisz przemocy, bądź nie masz 18 lat, wyłącz ten materiał i zobacz cokolwiek innego na moim kanale. Jeżeli jednak masz ochotę to zobaczyć, co zaraz się wydarzy, zapraszam do trybu przetrwania, który jest nową opcją dostępną od niedawna w Hatred. Zaczniemy sobie rozgrywkę na poziomie apokaliptyczna przystań. Mamy typ muzyki ciężka i będzie to idealnie oddawać klimat rozgrywki, która tak naprawdę w Hatred jest bardzo prosta. Musimy wybrać jedną z trzech osób, żeby zabijać wszystko, co się rusza. Naprawdę wszystko. Bezbronnych ludzi, kobiety, dzieci, policjantów, jednostki SWAT. Dosłownie wszystko. Mamy możliwość wyboru broni na samym początku, ponieważ nasza postać awansuje na kolejne poziomy. Ja w tym momencie wezmę sobie klasyk wśród broni szturmowej. Dodatkowo weźmiemy sobie tutaj jeszcze strzelbę i koktajle Mołotowa. Mam perk, twoja broń ma bardziej pojemne magazynki, czyli złota rączka i atleta. Twoje doświadczenie taktyczne daje zdolność szybkiego poruszania się za wyjątkiem sprintu. Myślę, że to idealnie będzie pasować do tej rozgrywki jak na rangę piątą, którą aktualnie posiadam. Zaczynamy mordowanie ludzi, bezbronnych wszystkich, którzy tylko nawiną się pod lufę. I tak oto moim zadaniem będzie również tworzyć swego rodzaju egzekucje, które pozwolą mi zdobywać punkty życia oraz naboje niezbędne do zabijania wszystkiego, co się rusza. Pewnie bardzo wiele osób będzie polemizować z tym, że ta niesamowita brutalność w grze Hatred jest po prostu przerysowana, niepotrzebna i tak naprawdę można by się było bez tego obyć. Ale zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Mamy niesamowite zbliżenia w cutscenkach, możemy zobaczyć, jak nasz bohater zabija z bliska wszystkich, którzy mają zginąć, ponieważ nasz bohater nie ma uczuć, jest osobą bezwzględną i nie zastanawia się na tym, dlaczego to robi. Po prostu nienawidzi świata. Możemy zamienić broń, ale nic mi to nie da, ponieważ zamieniłbym ją na gorszy pistolet, dlatego też teraz przejdę sobie do tych czerwonych punktów, które pojawiają się na mapie i postaram się zabić wszystkich przeciwników. Jak widzicie, mam bardzo, ale to bardzo dużo naboi. Myślę sobie, że dzięki temu będę miał możliwość przetrwania do trzeciej fali, co jeszcze mi się niestety nie udało, ale kto wie, zobaczymy, jak pójdzie mi w materiale. Tam jeszcze kilku policjantów jest i szybko muszę uciekać od tego miejsca, ponieważ jak widzicie, wybuchy, które mamy na ekranie, bardzo szybko mogą zabić moją postać. Kolejna egzekucja. Wygląda to naprawdę niesamowicie, ale oczywiście jest to coś, czego nie popieram. Brutalność poza grami, jestem na nie. I tak oto ostatni przeciwnik, który był policjantem, szybko go zabijemy i teraz można uzupełnić magazynki. Mamy możliwość zakupu flashbanga, ale pytanie, czy on mi się przyda? Chciałbym oczywiście go wykorzystać. Zobaczymy, jak będzie działać na przeciwników. Kilkanaście sekund do rozpoczęcia kolejnej fali i ja jestem gotów na walkę z hordami policji. Muzyka idealnie pasuje do genialnego klimatu gry Hatred. Oczywiście opinie na Steamie są bardzo różne. Mamy takie, które będą gloryfikować to, że jest to gra, która idealnie wpasowuje się klimatem w to, żeby przyjść po pracy, rozegrać 2-3 rundy i później zapomnieć o tym, że w ogóle grało się w cokolwiek takiego, pójść do swojej żony, dzieci i rodziny. Ale są też takie osoby, które mówią o tym, że jest to po prostu coś niedopuszczalnego i powinna być zakazana, zbanowana i niedostępna dla szerszego grona odbiorców niż tylko twórcy gry. No cóż, ja nie wiem,
i jaka jest moja opinia, ponieważ jeszcze nie wyrobiłem sobie zdania, dlatego też chciałbym, żebyście i wy powiedzieli mi, co myślicie o Hatred. Przejdziemy sobie do jeszcze jednego poziomu, oczywiście w trybie przetrwania. Będzie to Federalny Urząd Podatkowy. A jak? Wjedziemy na Biały Dom? Nie, to nie jest Biały Dom, to jest Urząd Podatkowy. Czyli coś, co zdziera ze wszystkich obywateli każdego kraju na świecie. Tutaj mamy oczywiście USA, ale nie pytajcie mnie, dlaczego twórcy wybrali akurat ten kraj. Szybko wybierzemy sobie postać, tym razem będzie to gliniarz psychol, a niech mają. Zabijemy sobie policjantów przy pomocy ich kumpla. Zobaczymy, ponieważ moi drodzy, tutaj jeszcze na tej mapie mnie nie było i jestem ciekaw, jak ona wygląda, jak ona będzie się prezentować. Mamy bardzo dużo samochodów, ale to oznacza tylko jedno, że będzie bardzo dużo wybuchów. Tylko znajdę swoje ofiary. Pytanie, gdzie one są? O, i tutaj nadchodzą do mnie. Genialnie. Mamy bardzo szybko strzelny karabin. Rzucamy sobie szybciutko koktajl Mołotowa i czekam, aż za chwilę będą wybuchać samochody. Niestety jestem w bardzo kiepskiej sytuacji, ponieważ przeciwnicy zabili mnie bardzo szybko. W zasadzie jeszcze nie zabili. Co cholera jasna, ja sam wpadłem na swoją pułapkę. Otóż strzeliłem do auta, które spowodowało wybuch i przez to mój bohater został zabity. Dlatego też w tym momencie jestem w stanie pokazać wam poziom numer 3. Przepraszam, że na drugim zawiodłem, ale może tym razem Hatred będzie o wiele większy, gdy włączymy sobie schron w stacji metra. Jak już wspomniałem, mamy tutaj trzy postaci, dlatego też teraz przejdziemy do recydywisty. I tak oto nie wybieram żadnych innych umiejętności ani broni, po prostu chcę zacząć tą wyżynkę. Genialnie! Kolejni przeciwnicy, oczywiście są oni bezbronnymi ludźmi, którzy byli po prostu w stacji metra, ale ja się tym nie przejmuję, biegnę do kolejnych i jak najszybciej mam ich rozwalić, ponieważ to jest główny cel Hatred, żeby po prostu zabijać. Genialna muzyka przygrywa w głośnikach i jestem pewien, że również i wam podoba się takie zagorzałe metalowe granie, które oczywiście może genialnie wpływać na klimat gry. Wiadomo, że bardzo dobrze jest mieć muzykę na poziomie i w grze Hatred mamy ją na poziomie idealnie oddającym to, co mamy w grze. Śmierć, zabójstwa, morderstwa, egzekucje oraz niewinność ludzi, którzy będą zabijani przez naszego głównego bohatera. Mamy bardzo dużo przedmiotów, które będą wybuchać i dzięki temu będziemy mieli świetne, genialnie wyglądające rozbłyski, które przy pomocy różnych przedmiotów mają różną siłę natężenia. Najlepiej oczywiście będą wyglądać rozbłyski, które stworzą butle gazowe oraz samochody. Kolejny raz poległem. No cóż, niestety, oczywiście w trybie przetrwania pewnego czasu musi dojść do takiej sytuacji. Powiedzcie mi, co myślicie o Hatred, czyli najbardziej brutalnej grze, która ukazała się na moim kanale. Mam nadzieję, że ten materiał otworzy oczy wam na to, jak może wyglądać przemoc. Oczywiście nie popieram jej, dlatego też rozpocznijmy dyskusję. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć.